Dzień dobry, witam uczniów klasy 5 na kolejnych zajęciach z techniki i dzisiaj takim tematem się zajmiemy. Będziemy sprawdzali, co jemy, czyli sprawdź, co jesz. To jest temat ze strony 68. Temat bardzo, bardzo ważny, czyli co się kryje w pożywieniu. Na poprzedniej lekcji omawialiśmy sobie jakie to składniki odżywcze są w żywności, prawda? Ile mają kalorii, jaki mają wpływ, co robią, prawda? To wszystko jest ważne. Piramidę żywienia poznaliśmy, wiemy, co w jakich proporcjach jeść, ale jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że żywność żywności nierówna jest. Znaczy, ta sama żywność może być, jedna może być lepsza, a druga może być gorsza. Znaczy, jedna może być całkowicie nieszkodliwa, a inna, jej skład tej żywności może nam szkodzić, może szkodzić naszemu zdrowiu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że żywność jest produkowana masowo, w dużych ilościach i kiedy trafia na przykład do sklepów, to też ważne jest, żeby ona przez długi, długi czas mogła na tych półkach leżeć, żeby się nie zepsuła. Dlatego do tej żywności dodaje się różne dodatki. Te dodatki to są dodatki chemiczne, które właśnie mają wpływać na to, że ta żywność będzie nam długo leżeć, że się nie będzie psuć, albo że będzie miała ładny wygląd, ładny zapach będzie miała, ładny kolor. Wiele, wiele rzeczy. I tutaj właśnie tu macie napisane, że właśnie ludzie tak właśnie jak idą do sklepu, to patrzą na to, co jest ładne, kolorowe, ładny kolor ma. A to właśnie to jest sprawka tych konserwantów, barwników, aromatów, przeciwutleniaczy, stabilizatorów, czasem jeszcze emulgatory. I one dodaje się je do żywności. I tak jak tu pisze, część z nich ma korzystne działanie, bo na przykład przeciwutleniacze sprawiają, że nie wytwarzają się tak zwane wolne rodniki, które są przyczyną między innymi chorób nowotworowych. Barwniki, środki mogą być naturalne, środki konserwujące również mogą być naturalne, mogą być sztuczne, ale producenci mają obowiązek na etykietach, do etykiet za chwilę przejdziemy, umieszczać w składzie właśnie te dodatki, które zaczynają się od literki E. I tutaj macie podział. One dzielą się na takie 5 kategorii: barwniki, środki konserwujące, przeciwutleniacze, stabilizatory i inne substancje. To jest ich bardzo dużo. One są tak pogrupowane według numeracji. Gdybyśmy sobie chcieli je tutaj zobaczyć wszystkie, popatrzmy. Tu jest nawet większy podział, popatrzmy. Barwniki, konserwanty, przeciwutleniacze, emulgatory, dodatki o zróżnicowanym przeznaczeniu, wzmacniacze smaku, antybiotyki, dodatki do żywności o różnym zastosowaniu i jakieś modyfikowane skrobie jeszcze. Tutaj mamy oznaczenia i te oznaczenia się pokazują, tutaj te kolory będą oznaczały, czy dany E-składnik, dodatek jest nieszkodliwy, czy on jest zabezpieczony, czy jest podejrzany, znaczy nie wiadomo. Nie wiadomo, czy on jest szkodliwy, czy nie. I wręcz niebezpieczny, prawda? Czy zalecana ostrożność, a tu chodzi o ludzi, że on generalnie dla ludzi nie jest szkodliwy, ale na przykład dla alergików, czy jakichś osób przyjmujących leki, może może być właśnie tutaj zalecana właśnie ostrożność, może im zaszkodzić. Popatrzcie, mamy tutaj barwniki. Popatrzcie, większość barwników ma kolor czerwony. Niewiele ma kolor zielony, czy żółty, tak? Jest ich zdecydowanie więcej jest tych szkodliwych, bądź podejrzanych. Konserwanty, popatrzcie.
konserwanty w zasadzie to wszystkie są. No, dwupęglan dimetylu, jakieś tam jeszcze parę, praktycznie prawie żaden konserwant nie jest dla nas korzystny. A konserwanty dodaje się do żywności, która ma długo leżeć. Czyli właśnie. Przeciwutleniacze. No tutaj mamy, już jest dużo, dużo lepiej, chociażby na przykład no, słynny kwas askorbinowy, czyli witamina C, czyli E300, jest jak najbardziej dla naszego organizmu korzystny. Tudzież tutaj właśnie jeszcze askorbinion sodu, ale są też o, takie na czerwono czy na żółto, których należy lepiej unikać. No i mam jeszcze pozostałe, nie będziemy ich tutaj omawiać. Tak, dlatego warto po prostu czytać etykiety i sprawdzać, co się na tych etykietach znajduje. Właśnie, może nawet tą stronę. Przede wszystkim takie etykiety zawsze są z tyłu. My sobie zaraz je obejrzymy. Przede wszystkim tak, skład. Skład podawany jest zawsze w kolejności malejącej. To znaczy, że zawsze na pierwszym miejscu jest ten składnik, którego jest najwięcej, a na końcu ten, którego jest najmniej. Kolejność. Jeżeli w składzie na jednym z trzech pierwszych miejsc jest sól lub cukier, odłóż produkt. No właśnie, bo będzie go dużo. A sól i cukier to są bardzo niekorzystne składniki pokarmów. A tak jak mówiłem, one się praktycznie w każdym pokarmie, w każdej żywności znajdują, dodaje się, bo one po prostu są wzmacniaczami smaku. Teraz ten cukier. Uszukaj ukrytego cukru, bo czasem ktoś pisze nam, że produkt nie zawiera cukru. No tak, to prawda, ale zawiera inne cukry pod innymi nazwami. Glukoza, sacharoza, fruktoza, maltoza, laktoza, melasa i tak dalej. I syropy, a szczególnie syrop glukozowo-fruktozowy. Jest na masową skalę używany, dlatego że w nim się wszystko ładnie, pięknie rozpuszcza. No jest idealny. Co byśmy tam, gdzie go nie dodamy, to nam robi bardzo dobrą, znaczy producentom robi bardzo dobrą robotę. Bardzo pomaga przy produkcji żywności. Teraz patrzymy, tam na tyłu jeszcze jest o tak zwanych alergenach. I teraz rozpoznawalność. To jest tak jak z grzybami. Jak nie znam grzyba, to go nie zrywam. Tak samo tutaj, jeżeli nie znam większości nazw składników, albo nie mogę ich przeczytać, bo i tak bywa, po prostu odkładam. Często jest tak, że na opakowaniach jest to pokazane w ten sposób, że no nie sposób odczytać, albo drobnym druczkiem, albo dookoła. Odechciewa się czytać, więc jeżeli ja nie potrafię czegoś przeczytać i nie wiem, co tam jest, to ja to odkładam. I ilość. Jeżeli jest długa lista składników, to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie niższa wartość odżywcza. Bo jest to tak zwana często żywność wysoko przetworzona i ona podczas tego przetwarzania żywności wiele, wiele tych składników traci swoje właściwości. No, jak nie całe, to przynajmniej część. No i nie jest ona wtedy pełnowartościowa. Dlatego też warto sobie na przykład zainstalować w telefonie komórkowym aplikację, która by nam w tym pomagała. Słuchajcie, na sklepie Google Play, jeżeli sobie wpiszecie w telefonie chociażby, czy mieć zdrowe zakupy, to nagle pokaże się szereg aplikacji, które można sobie zainstalować i dzięki nim można sobie, włączając tą aplikację, skanować kod kreskowy, tak, który nam, w nim zawarte są wszystkie informacje o produkcie i ta aplikacja nam pokaże, co zawiera dany produkt, czy to jest dla nas korzystne, czy nie. Ja tu Wam pokażę, ja sobie akurat mam zainstalowaną tę aplikację Zdrowe Zakupy, ona jest darmowa, tyle że tam po kilku skanach, po kilku operacjach trzeba oglądać reklamy i znowu nam to działa,
A to tak wygląda. O. Zdrowe zakupy. Masz 8 skanów. No, akurat dzisiaj zmarnowałem trochę, bo mi się szybko dorobiło. Skanuj kod kreskowy. Tak? I teraz uwaga. Skanuję kod kreskowy produktu. Można wpisać kod ręcznie, o ten. I za chwilę bardzo szybko się pojawia o coś takiego. Akurat jakieś tam te ciasteczka owsiane. One były w zdrowej żywności, wyobraźcie sobie. I tu mamy te nasze buźki, taka szkodliwe, no, neutralne i tutaj jeszcze są zdrowe. I widzimy, że tutaj mamy olej palmowy, cukry proste są w tym, tak. Jakbym nam dalej przewijał, to tu jest neutralny sól kuchenny, no neutralny węglan sodu. Pokaże nam się cała lista i mniej więcej wiemy, czy to jest dla nas dobre, czy nie. Szkodliwe. No właśnie, etykiety. Każde opakowanie ma etykiety. Już sobie na tamtej lekcji sobie już fragmenty tych etykiet oglądaliśmy. Ale są też etykiety, które przedstawiają nam skład, składniki, z czego składa się, znaczy co składa się na dany produkt. Widzimy, tu mamy, to są chipsy, opakowanie chipsów, no właśnie, nazwy składników, które są chemiczne, popatrzmy. Mamy ziemniaki, 75%, czyli jest ich najwięcej, olej roślinny, sól, cebula w proszku, pietruszka, aromat, wzmacniacze, smaku i teraz, gdybyśmy sobie teraz zobaczyli, co to jest E621, a możemy sobie zobaczyć. Popatrzcie, ja nawet nie patrzę. 621. 620. Glutaminian monosodowy. Czerwono. Szkodliwy. Świetnie. 627. No, to mamy. O, akurat tu się nawet nie znalazło. Nie wiem dlaczego. O, widzicie. 341. O, jak się tutaj cofniemy. 300, fosforany wapnia, to akurat i 330 kwas cytrynowy, czyli taki no podejrzany, tak? No, czyli już pomijając to, że tłuszcz, prawda, dużo, no nie jest to zdrowa żywność. I ja tutaj też mam takie przygotowałem etykiety, proszę bardzo. O, tutaj popatrzmy, zupa krem z dyni, woda, dynia, tak, o tym jakaś, tak dalej, i tak dalej. Patrzymy, w zasadzie kończy się tutaj liść limonki, przyprawy, kolendra. Nie ma żadnych E, jak widzicie. Ale jest cukier, ale gdzieś tam na końcu, więc można to jeszcze jakoś zaakceptować, prawda? I tu jeszcze jest to, należy spożyć do. To jest też ważne, bo to jest termin przydatności do spożycia. Po tym terminie już producent nie odpowiada za to, że ten produkt będzie jadalny, znaczy, że nam nie zaszkodzi. Musztarda. Z czego składa się musztarda? Woda, no, cukier na drugim miejscu i gorczyca, prawda? Ocet spirytusowy, miod, bo akurat miodowa, więc miód gryczany, sól przyprawy. Czyli w zasadzie same proste składniki, chociaż mówię, no, ten cukier i sól, to no niestety tego nie da się uniknąć. Zobaczcie, konserwa. Mielonka wieprzowa, sterylizowana, ale popatrzcie, ona nie jest taka zła do końca, chociaż konserw powinniśmy unikać. Ale popatrzcie, jest tylko mięso, 94%, sól spożywcza i przyprawy, czosnek i cukier. Tyle. Natomiast w wielu mielonkach, znaczy w wielu konserwach mięsnych, no w ciekawości popatrzcie sobie, jak będziecie w sklepie, ile tam jest jeszcze dodatków. Że jest mięso takie, mięso jeszcze mechanicznie od kości oddzielone, czyli takie bardzo, bardzo niedobre dla nas. A tutaj jest w miarę jeszcze dobrze. Filety śledziowe i tutaj uwaga, 60% filetów, czyli w tej konserwie jest nieco więcej, no, więcej niż połowa filetu, natomiast 40% to jest olej rzepakowy. No, mogłoby być więcej fileta, mniej oleju, prawda? Ale nie ma E nigdzie. Tutaj mamy, już nie pamiętam, co to jest, ale popatrzcie.
Mąka pszenna 87, tłuszcz kokosowy, kakao i sól. Tyle. Im mniej składników, naprawdę tym lepiej. To jest to tak samo jak z chlebem. Chleb powinien zawierać zakwas, mąkę, wodę, drożdże, nie? Sól, wiadomo, tyle. Im mniej, tym lepiej. No a tutaj mamy Coca-Colę. Tak, znalazłem jakieś takie właśnie opakowanie. Popatrzmy, co mamy na pierwszym miejscu. Woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik E150D, czyli karmel amoniakalno-siarczynowy. Szkodliwy. Widać tak na czerwono. Tutaj. Kwas fosforowy, aromaty, w tym kofeina, prawda? Czyli cukier i woda, czyli puste kalorie, które potem nam się po prostu, jak ich nie spalimy, dobiemy z poprzedniej lekcji, to nam się zamieni w tłuszcz. Są przerobione. Powidła śliwkowe, pasteryzowane. O pasteryzacji będziemy mówić sobie na następnej lekcji. Co to jest? Składniki. Uwaga, śliwki na pierwszym miejscu, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy. On jest akurat jak najbardziej nieszkodliwy. I substancja żelująca pektyny. To jest naturalna substancja żelująca pektyny pochodząca z owoców. I uwaga, sporządzone ze 182 g owoców na 100 g produktu. Czyli bardzo, bardzo dużo, prawie dwa razy tyle było owoców, a z tego wyszło nam 100 g podczas oczywiście procesu robienia tych powideł. Czyli, no jak najbardziej, no jest, wiadomo, jest ten cukier, ale te powidło jeszcze można uznać, że nie ma tutaj nic jakiegoś takiego bardzo szkodliwego. No, a tutaj popatrzmy. Masa czekoladopodobna, niedobrze. Tłuszcze roślinne, częściowo utwardzone, kakao i tak dalej. No, no niedobre, niedobre to jest, prawda? Tutaj mamy jakąś fasolkę, patrzcie, ile mamy tutaj tego, mamy składników. Tutaj dopiero, ile jest tych E, przeróżnych jeszcze rzeczy. Plecerki słone, no tutaj mamy mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, sól morska, regulator kwasowości, wodorodynek sodu, drożdże i tak dalej. A tutaj popatrz, może zawierać sezam, mleko, jaja, to jest informacje dla ludzi uczulonych na alergików, tak? To zawsze coś takiego jest. Tak więc, jak widzicie, warto czytać te etykiety, naprawdę. Natomiast o konserwacji sobie powiemy następnym razem, bo można konserwować sobie, ludzie od zarania dziejów chronili żywność przed zepsuciem i różne metody konserwacji stosowali. I można je dzisiaj również stosować bez sztucznych konserwantów. Ćwiczenie czwarte. No to właśnie, porównajmy. Porównaj informacje o składnikach produktów spożywczych zestawionych w poszczególnych parach. No nie będzie Ci pisać napis w zeszycie, w którym artykule znajduje się mniej chemicznych dodatków do żywności. No i mamy co? Mamy tak, sok 100% z jabłek i napój gazowany. No to gdzie będzie... gdzie jest mniej chemicznych dodatków? No, w soku jabłkowym, no bo to jest po prostu naturalny sok z jabłek, wyciskany, prawda, i tyle. No tutaj w napoju gazowanym będziemy mieli wodę, jeszcze cukier, jeszcze jakieś aromaty, barwniki, żeby był ładny zielony przecież, prawda, i tak dalej. Mamy masło i margarynę. No, gdzie będziemy mieli dodatki? No właśnie w margarynie. Są spory, co lepsze, masło czy margaryna. Pamiętacie, że masło jest tłuszczem pochodzenia zwierzęcego i powstaje w naturalnym procesie, tak? Powstaje z mleka, znaczy konkretnie ze śmietany, prawda? I to jest produkt naturalny. Jak sobie weźmiecie opakowanie masła, to tam będziecie mieli masło 82% i jeszcze jakieś inne śladowe dodatki. Natomiast margaryna jest tłuszczem roślinnym i jest to tłuszcz utwardzony. I czy jest to tłuszcz nienaturalny? Nie ma tłuszczów, znaczy twardych tłuszczów roślinnych. Są oleje, tak? Oleje rzepakowy, słonecznikowy, palmowy, kokosowy,
i tak dalej, jeszcze wiele innych, ale one są płynne, tak? Więc ten proces właśnie, o tutaj nawet mam taką, jak ulepić margarynę, no właśnie, dodaje się właśnie różne rzeczy, różne procesy chemiczne zachodzą, żeby ją utwardzić, żeby woda się z tłuszczem połączyła, mimo że naturalnie się woda z tłuszczem nie łączy, no to używa się różnych sztuczek, różnych właśnie stabilizatorów, potem z kolei emulgatory i jeszcze, prawda, jeszcze zakonserwować, żeby to nam na półkach długo poleżało, prawda. Także zdecydowanie masło. I mamy tu jogurt naturalny i jogurt owocowy. No, wiadomo, w jogurcie owocowym są dodatki, przede wszystkim jest cukier, a naturalny to naturalny, więc zdecydowanie lepiej sobie taki jogurt naturalny spożyć niż te owocowe. Mimo że pisze, że jogurt, że truskawkowy, że coś, to jednak naturalny to naturalny. Zresztą podobnie zamiast śmietany używać na przykład, można używać jogurtu do różnych rzeczy. No i teraz mamy tutaj, no nie będziecie z domu przynosić opakowań, także tutaj to nas ominie, ta zabawa, ale zróbcie sobie w domu ćwiczenie 6 i 7, tak? W 6 trzeba określić, w której grupie są produkty, które zawierają najmniej sztucznych środków. Najmniej, waszym zdaniem. A tutaj z kolei macie znaleźć zdrowsze odpowiedniki o tych 6 produktów. Kolejna ważna rzecz to picie wody. Ja już o tym piciu wody mówiłem. Picie wody właśnie, oczywiście takiej czystej wody, pozwala wypłukać z organizmu substancje, które są szkodliwe. No rzeczywiście woda naturalna powinna być, bo te wszystkie wody smakowe znowu zawierają konserwanty i cukier, prawda? A jeżeli chcemy nadać jej wodzie smak, to jest taka podpowiedź, można zalać nią pokrojone owoce, ona przesiąknie tymi owocami i będzie troszkę miała ten smak taki owocowy, prawda? I przygotować sobie posiłek, to już będzie następna lekcja. Ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o tych dwóch zadaniach, 6 i 7. Dziękuję i do usłyszenia.